Adam Szataniec. Ach, co za noc. Akt pierwszy. Zwiastowanie bożonarodzeniowe. Pan wyzwolił tych, którzy go wzywają i objawi się im swoje zbawienie. Dlatego wzywamy Pana i kierujemy do Niego modlitwę. Bo przybywa światło i chwała Pana rozbłysła nad nami. Se nie myśli o odpoczynku. Ino jak zejdziem do Betlejem, zagonić łowiecki do jaskini, wtedy se dygniesz na sianku. I zobaczysz obozy w świecie. Spijcie, ja chwiluję pieszy. Maryjo, spójrz, tej grocie jest tajemka, a w środku nie ma ludzi, to tylko zwierzęta. Ależ Józefie, ja już chyba nadszedł czas, ja już nie mogę dalej iść. Nie pozwolę, by dziecku stało się coś złego. Rozumiem. Ależ Józefie. Zwierzęta, braciszkowie mali, czy znajdzie się tu miejsce dla Syna Bożego? Boże Ojcze, wybrałeś mnie, abym strzegł tej świętszej panienki i przyjął Syna Twego na świat. Ja, marny sługa, nie potrafię Królowi Niebieskiemu zapewnić godnego miejsca narodzenia. Powierzam się Tobie, Boże Wszechmocny, posłużmy się mną, aby sprawił to dziecko, które jest tutaj u bram ziemi, bezpiecznie. Thank you.
kaczarki, pilujcie łowiec, bo pastuszkowi idą witać dziecinko. Nie tam, możesz się wołać do jutra. Łowiecki się zwykły, jak zobaczyły jenioły. I wszystkie się rozpyrkły. Pójdźmy, psy się wrócą i popilują łowiec same. Pójdźmy. Jak możecie bez stady bez owcy? Też to powitać Jezusa. Co za pokusa? Owieczki, jestem misiem. Ale fajnie tu macie cieplutko. Ale ja myślę, że u mnie, niedźwiedzia, wybywam dzień. Ojej! Bez trwogi. Jestem waszym przyjacielem drogi. Nie skaczamy się. Słuchajcie, ja mieszkam niedaleko. Tam jest taka skała. Ośmiesz się ja. Zapraszam do siebie. Niby co z jedęciem, niby w doju. Misiu, zostaw na spokoj! Ale a gdzie wy mnie mam lepiej? No gdzie? No zgódźcie się. Nie. A któż jest bardziej poczciwy ode mnie? Ja jestem misiek Musia. Któż to taki? To nasz król! Ja tu jestem królem! Ty nie jesteś królem! Na niebie już widzę moją żonę, wielkie niedźwiedzicza. Ja muszę z nią pogadać. A wy idźcie do tego Jezusa i głosić. Żona moja, co się tutaj dzieje? Coś dziwnego, bo wszystko tej nocy truchleje. Nic panu, jak mogłeś dopuścić, aby na twoim terenie narodził się ktoś, kto zbałamucić może naszą ziemię? Łatwo się mówi, tak wisząc na niebie. No to już wpadam i lecę do ciebie!
Już twój tu zapach! I całuję po łapach. O pani, tak się staram. Oczy na rzęsach. Nie kłam. Zobacz tylko to, żeby ci nie zabrakło męczliwa! Wyrzęka i wyrzęka, a później boleści! Nerka w kamieniach i skomlenie! We bułeczku żółciowym! Co w woleczku? Żółciowym, kamienie! Zabij się z łączylcikiem! Bądź nowym! Masz zobowiązania! O pani, na nogach się szłania. Nie krzesz na diabła przy braniu misia. Dziś umrzykł, a może jutro, może dzisiaj, ja nie wiem. Ale pani Bosie, poście, rób co są gwiazdą, co by jasno na niebie się świeci. A z tyłu przyjmą, no wiesz? Musisz robić. Ja już im wiem. Paramy. Wiecie, nie musiałam ulewać mięciaka. A pytacie, czy ona zawsze taka jest? Znacie ją, nie? Ona zawsze jest taka. Przyjacielu, Jezus Mesjasz Pan przyszedł na świat.
Aniele, przynosisz mi dobrą nowinę. Tylko Bóg może mnie zrozumieć. Pan pragnie, abyś przyszedł do Niego. Znam Twoje myśli. Powiadam Ci, są tacy, którzy mają zdrowe nogi i dość siły, by pójść do Jezusa, lecz nie pragną tego. Ty, który chodzić nie możesz, wyruszysz tam i staniesz przed Nim. Jeżeli Ty tak mówisz, to wierzę. Mam na imię Jonatan. Jestem Gabriel. Jonatanie, Twoja wiara Cię uzdrowi. Są ludzie anioły. Przy ich pomocy osiągniesz to, co wydawałoby się niemożliwe. Tylko ufaj. Człowiek nie widzi, ciągle wydaje mu się, że ciągle ich spotyka. Dzisiaj już kilkakrotnie mi pomagali. Gdybym nie wiedział, że to tylko złudzenie, to znowu pomyślałbym, że otarłem się o nią. Czy ty jesteś jasnowidzem? Nie, ale mam uczulę nie na ubieżone stworzenia, a psik. Przyjacielu, Jezus się narodził. Gdzie? W Betlejem, w stajence. Jeśli nie zobaczy, to nie uwierzy. Żartowałam. Znam historię Faramiasza, który nie uwierzył archaniołowi Gabrielowi. Ja tego błędu nie popełnię. Masz poczucie humoru. To dobrze. Proponuję wyprawę za miasto. W górach stajeca Jezus oszukuje chorych i cierpiących. Co wy na to? Biorę w ciem. Czy idziesz z nami? Z nami czy z kim? Ja jestem Gabriel, a ten drugi to Jonatan. Człowiek, który cierpi na chorobę. A trzeci to ja, Dawid. Ślepy. Mierzę ekipę, widzę? No dobrze, jestem przekonany, że tak w dobrym składzie istnej duszy prawdopodobieństwo po osiągnięcia celu. Masz wątpliwości, Dawidzie. Zaraz przywołam anioły. Chodź, chodź. Ja przecież stracę rozum. Ruszajmy wreszcie do Betlejem. Ja polecę przodem, przed Jezusa i skonsultuję coś z Panem Bogiem. Myślicie, że skoro jestem niewidomy, to możecie ze mnie robić wariata? Jaki aniel? Ale pragnie służyć prawdziwemu Panu. Kasper to wcielenie mądrej i roztropnej młodości. Ja znam pewnego Melchiora.
zamożnego człowieka ze wschodu. Szczerze, i on jest pogańskim kapłanem, ale szczerze poszukuje prawdy. Nerford to człowiek o średnim wieku. Gabrielu, na wschodzie żyje Baltazaris, doświadczonym kapłanem, astrologiem i badaczem snów. Posiada tajemną wiedzę, osiągnął się dojrzałe, on także śledzi ruchy gwiazd. Całe życie zajmuje się nauką, aby poznać prawdziwego Boga. To jest istotna propozycja. Proponuję, abyś w jakiś szczególny sposób zainteresować się trzech mędrców narodzinami Syna Bożego. Należy do stanu kapłańskiego, posiadają tajemnicą wiedzę u ludzi, mają wielkie poważenie. Co masz na myśli, Aniele? Pomyślmy, mędrcy są astrologami, badają nieboską, śledzą ruchy gwiazd, próbują tłumaczyć sny w prawdzie z pogańskimi kapłanami, ale poszukują prawdy. Aby poznać prawdziwego Boga, poświęcili się nauce. Pozyskujemy ich dla Jezusa, za ich szkołę pójdą inni. Mędrcy poświęcili się astrologii. Niech się wnętrz nauka zaprowadzi ich do Jezusa. Tak, to dobre rozwiązanie. Przywołacie gwiazdę Pana. Skoro śledzą ruchy gwiazd, to niech gwiazda zwiastuje im dobrą nowinę i objawi Syna Bożego. Wielując na niebie, niech da im znak i pozwoli odczytać Bożą tajemnicę. Dobrze, przywołajcie zatem gwiazdę Pana. Ja to zrobię. Aniele Gabrielu, posłańcu Pana, jestem tu, aby służyć Jezusowi. Gwiazdo świecąca najjaśniej, mianujecie gwiazdą betlejemską.
Wyruszysz na wschód i staniesz się zwiastunką dobrej nowiny. Mędrcom nauki, Kacprowi, Melchiorowi i Baltazarowi zanieś wiadomość o narodzeniu Syna Bożego. Uczyń to w sposób wytworny, jako że mężowie ci są badaczami nieba i śledzą ruchy gwiazd. A gdy już zachwycą się tobą i zapragną spotkać Syna Bożego, poprowadź ich, wskazując drogę do Betlejem. Dla króla zrobię wszystko. Wyruszam, żegnajcie. Lecę do innych krajów na wschodzie. Aniołowie, zasiane, jeszcze tylko gwiazda spełni misję. My aby pokłonić się Jezusowi i służyć Mu. Ach, co za noc! Ziemi ludzkiej się narodził Bóg, którego całe życie poszukiwałem. Znaki na niebie wskazują, że to król żydowski. Musimy udać się do Palestyny, do ziemi Izraelitów. Ach, Panie, jestem grzesz mojej ziemskiej wędrówki, ale zanim umrę, Ty objawisz mi siebie. Monarchowie, Emanuel, Bóg z nami. Ruszaj. Zwiastowanie zakończone!
ludziom dobrą nowinę. Kto uwierzy, przybędzie do stajenki, aby się Tobie pokłonić. Jeżeli zechcesz, możesz mnie uczynić swoim głosem. Przemawiaj do ludzi przeze mnie. Jestem Twym sługą, Najwyższy Panie, Synu Boga Żywego. Przyjmij ukłony, Boże człowieku nowonarodzony. Zastępy anielskie, chóry i straże będą świadkami niezwykłych wydarzeń. Gabrielu, czy mogę być odźwiernym? Dobrze, aniołku. Trwaj przy bramie i czuwaj, by diabeł nie szedł do stajenki. Archaniele, będę uważał na diabła. Zaczyna się. Ktoś stoi u wejścia. Zapewne chciałby się pokłonić Jezusowi. Kaj narodzisz się, Pan Jezusek. Pasterze, ściągnijcie ubocone buty. Czy tak zamierzacie stanąć przed królem? Janioku, moje buty są czyściejsze łudu i pięknie pachną. No cóż, wejdźcie, kłaniajcie się. Tylko kłaniajcie się Jezusowi, tylko butów mu nie pokazujcie, a tym bardziej stóp. Gdyż to cmek. My, panie, toś tu myśleli, że to jakoś inaczej będzie wyglądał. A ty? Jakoś inny? Jezusicku, kiedy aniołowie spadli, nie mieliśmy przy sobie nic. Podarunku ci nie przynosimy. I do nas ukłony. I nas są chudowe. Pustu ołtarze. Cicho być. Dość tego stykania. Pasterze, pasterze, matuś rana. Ołtarze, tu na nogę przysłania. Może to był nie dziś być. Zanim dobiegłem, oni się zarwosił. Skoczyłem, drapieżnik, na szczęście się spłoszył. Śmiechnął łajdek i przenosił dziko. Owce po lesie się rozpieszły. Łowcy się ospyrkły? Co by nie na swoją złówę? Ja tego dranie ze skórą skupi. Niech jeszcze mi ruszy jakąś owieczkę. Pasterze, przyprowadźcie jaką matkę Jezusa. A o zapomnianą owieczką matce się. Pasterze, żyje w i ofiarę się poprosimy. To biegnij na ołtarze. Thank you.
My cię prosimy. Dwoje chorych czeka u wejścia. Jeden z nich kicha i smarka. Czy nie zarażą dzieciątka? Pan mówi tak. Spójrzcie na wszystko, bo przyjdźcie wiarą, uzdrowienie, ja pokrzepię was. Boże Syn, w sercu Twym rodzi się, Boże Syn, w sercu Twym mieszka chce. Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj. Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj. Spójrzcie wszyscy utrudzeni, Boży głodni i spragnieni, tam Pan życia wybawienie miał za was. Boże Syn, w sercu Twym rodzi się, Boże Syn, w sercu Twym mieszkać chce. Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj. Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj. Boże Syn, w sercu Twym rodzi się, Boże Syn, w sercu Twym mieszkać chce. Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj. Spójrz na Jezusa, otwórz się, ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj. Więc dlaczego w serce chcesz skoczyć mi z piersi? Tak, to ty. To ty jesteś Bogiem. Nic nie widzę, a nogi mi drżą. W głowie ogień, wargi od modlitwy sną. Ręce same wznoszą się ku tobie. Boże, ulecz duszę małą, tak bardzo samotną. Oczu moich nie otwieraj. Łez, jeśli płyną, nie ocieraj. Boże, bądź błogosławiony. Ach, jeszcze nigdy nie byłam tak szczęśliwa. Mam na imię Jonatan. Nie mam władzy w nogach. Widzę cię wprawdzie, ale to była dla mnie zbyt daleka droga. Na Boga! Dlaczego nie mogę do Jezusa iść o własnych siłach? Przyniesiono mnie tutaj, bo dusza spragniona sama się prosiła. Mądra moja dusza. Wiedziała, czego potrzeba ciału cierpiącemu. Człowiekowi w bólu samotnemu. Jezusku wstajęce zrodzony, bądź błogosławiony. Moje serce się raduje, bo Twą miłość czuję. Niebiosa chwalcie Pana! Jakie dzikie zwierzęta. Ja tam nie chcę wchodzić.
Mógłby Bogis wystraszyć, komuś zaszkodzić. Powiem tak, wychodziłem przez las. Widziałem zabłukaną owcę. Załośny będzie. Chyba inne owce stary ją wyrzuciły. Wieściana. Więc zbyt się różniła. A po lesie wielki gonił za zachciem. Trzeba coś zrobić. Ja pójdę po nią. Przypilnuj wejścia, tylko porządnie. Gdyby ktoś przyszedł do dzieciąteczka, niech czeka na mnie. Was tutaj przybyło. Brakuje tylko maskotki. Misia! Przybywam, aby się pięknie kłaniać. Gdzie jest odźwierny? Miał przecież zadbać. Aniele, gdzie tam odźwierny? Ona funął, by szukać zgubione dusze. A ja pozdrawiam wszystkich w imieniu mojej ułocznej żony. A mógłbym pogłaskać mojego króla? Dobrze, niedźwiedziu, tylko ostrożnie, bo właśnie lula. Wzruszające, był się rozczulany. Jakie maleństwo. Słabe. Bezbronne. Diabeł! O Boże, to diabeł! Zwiódł mnie. Okłamał. Mówił, że owca w lesie zbłąkana. Licho nie śpi. Trzeba być czujnym. Lepiej dzieciątka wszyscy pilnujmy. Diabeł skórze niedźwiedzia już tu nie wróci. Ale na pewno nie innego on zbałamuci. Dzieciątko się wystraszyło. Aniołowie, zaśpiewajmy coś. Owieczki, dołączcie do nas. Przy żłóbku anioły i zwierzęta, Pan Jezus nie płacze, tylko lęda. Stajenka wypełnia uwielbieniem, radością, pokojem, dziewczynieniem. Niech będzie pochwalony, niech będzie uwielbiony, niech be. Niech be, niech będzie pochwalony, niech be, niech be, niech będzie uwielbiony. Owieczki, cieszycie się? A kuski? Maryja z Józefem zasłuchani, maleńkim dziecięciu zakochani. Szczęśliwi nie kryją bez wzruszenia z Bożego na świecie narodzenia. Niech be, niech be, niech będzie pochwalony. Niech be, niech be, niech będzie uwielbiony. Niech be, niech be, niech będzie pochwalony, niech be, niech be, niech będzie uwielbiony, niech be, niech be, niech będzie pochwalony, niech be, niech be, niech będzie uwielbiony, niech be, niech be, niech będzie pochwalony, niech be, niech be, niech będzie uwielbiony. Cisza, ktoś się zbliża. Może to trzej królowie? Zapewne gwiazda betlejemska zaniosła im dobrą nowinę. Uwaga! Jak pisze ewangelista Mateusz, mędrcy weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. A zatem Bożej rodziny nie było już stajęce, lecz mieszkała w domu. Monarchowie mogli kłaniać się Jezusowi kilka miesięcy po narodzeniu, a nawet później. Proszę zwrócić uwagę, że Herod kazał Betlejem zabić wszystkie dzieci w wieku do 2 lat. Któż z was, drodzy widzowie,
wytrzymałby na tej sali tak długo w oczekiwaniu na monarchę. Dlatego ta scena jest przesunięta do przodu. Zanosi się więc na wizytę monarchów stające betlejemskie. Koniec przepisu danego pierwszego. Gwiazdo, co tam piszesz? Oznaczam miejsce. Godne z rodziny królewskiej. KMB. To inicjały gości, którzy za chwilę tutaj zagoszczą. Są piękni i mądrzy. Za chwilę zaszczycą nas tutaj trzej monarchowie. Monarchowie, kogo mam anonsować? Ja jestem Kasper. Ja jestem Melchior. Baltazar. K jak Kasper, M jak Melchior, B jak Baltazar. Zgadza się. Wśród ludzi rozpowszechni się zwyczaj oznaczania drzwi wejściowych trzema literami. K, M, B. Być może winę za to ponosi Gwiazda Betlejemska i Anioł od Ziemi, które oznaczali skrajkę inicjałami trzech królów. Powinniśmy jednak wiedzieć, że bardziej prawdopodobna i bliższa prawdy jest symbolika oznaczenia drzwi jak kiedyś literami C, M, B. Święty Augustyn tłumaczył je tak. Christus multorum benefactor, czyli Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą. Stare chrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli świętego Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych. Christus mansionem benedicat, to znaczy niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu. Jest to również nawiązane do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domu w królu baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia. Było także publicznym wyznaniem, do jakiej wspólnoty religijne się należy. Koniec przepisu dolnego drugiego. Zapraszam do stajenki. Jezus Panów oczekuje. Jest umiony z nami.
wiekiem nakaz. Uniżył sam siebie Bóg, stał się człowiekiem dla nas. Królowie pędzają, dzieciom u Boga poznają. Uniżył sam siebie Bóg, stał się człowiekiem dla nas. Uniżył sam siebie Bóg, stał się człowiekiem dla nas. Ciebie Bóg stał się człowiekiem dla nas. Uniżył sam siebie Bóg, stał się człowiekiem dla nas. Diabeł nie wróci, ale mąci w głowie Herodowi. Trzeba być czujnym, aby krzywdę nie stała się małemu królowi. Moi drodzy, zapatrzeni w Bożą rodzinkę, przekazujecie wszystkim dzieciom tę tradycję. Emanuel. Bóg z nami! Bóg z nami! Pan nad panami! Gloria in excelsis Deo! Go, anioł się kręcił tutaj przez całą mszę. Anioły są w naszym kościele. Mam na imię Lena i byłam anioł. Mam na imię Maja i byłam anioł. Mam na imię Macia i byłam anioł. Mam na imię Julia i byłam anioł. Mam na imię Bartek i byłem owczarkiem. Tylko? No, byłem owczarkiem. Śpiewającym. Śpiewającym owczarkiem. Byłam archaniołem, Gabriel. Byłam owcą, Jan. Pięknie. Imię? Antoś. I byłeś kim? Czarna owca. Czarna owca. Czarnym owcą. Gosia pasterz. Vanessa pasterz. Naprawdę? Kamila, gwiazda betlejemska. A już ja odgrywałem rolę Melchiora. Dobrze. Jarek, pastuszek. Pastuszek. Ja miałam przyjemność zaśpiewania. Ela, anioł. Patryk, Józef. Ania Maryja. Marcin Batala. Alicja. Żona niedźwiedzia. Niedźwiedź i diabeł. Dobrze. Już się bałem, że niedźwiedź za tacę się wziął, ale na szczęście, że się pilnowali tego niedźwiedzia, to dobrze. Więc moi drodzy, wszystkim aktorom bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze mamy tutaj dwie osoby. Obiecałem pani Kamili, że nie będę jej jakby no tak bardzo podrzucał. Więc Kamila, wcale cię nie podrzucam za to, że byłaś reżyserką i no, między innymi dzięki tobie, przede wszystkim dzięki tobie te jasełka są, więc jak chciałaś, żebym ci nie dziękować, no to ci nie dziękuję wcale, dziękuję. Więc, no ale jakbyś chciała jeszcze coś zrobić, no to jakby ci się chciało, no to bardzo proszę. Wielkie, wielkie dzięki. To ja serdecznie.
tutaj Państwo z nami. No ale niestety, to tylko nie beze mnie tak się wszystko odbyło. Również tutaj mam wspaniałych ludzi koło siebie, którzy naprawdę dali z siebie wszystko. Wyszliście cudownie dzisiaj. Naprawdę lepiej niż na próbach. Tak miało być. Mam nadzieję, że byście również zadowoleni. Ale wielkie podziękowania dla Michała. Bo bez niego też nic nie odbyło, bez tego pięknego oświetlenia, bez muzyki. Także Michał, serdeczne dzięki. Oddaję im klapę. Dzięki. Ja krótko. Michała chciałem zostawić na koniec, no ale Kamila już mnie uprzedziła, więc Michale, wielkie dzięki. Jak ty się w tym tutaj połapujesz, nie wiemy, no ale, ale widocznie tak to ma być i tak to musi być. Więc kochani, dzięki wam. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii nie było możliwości, żeby coś więcej powiedzieć na ten temat, ale dzięki wam to właśnie wy, tak jak pani święty Jan Chrzciciel pokazał na Pana Jezusa, jak uczeń Andrzej do swojego brata Piotra również mówi, znaleźliśmy Jezusa i wy też tymi jasełkami, swoimi występami, czy to tym występem, czy w tamtym roku, czy wtedy, kiedy jesteście też na Misterium Pańskim, pokazujecie nam i zachęcacie nas, żebyśmy umocnili naszą wiarę i my za wami idziemy i rzeczywiście chcemy w ten artystyczny sposób was podziwiać, ale przede wszystkim wiemy, że to wszystko jest dla Pana Jezusa i na Jego chwałę. Na Jego chwałę. W imieniu Kamili zapraszam tych, którzy chcieliby włączyć się może do też przedstawiania jasełek czy Misterium Pańskiego. Co my tam mamy? Coś dla... Tak, poczęstunek mały, to co? Przynajmniej po lizaku dla artystów już nie musicie, możecie się ślinić teraz, już nic nie będziecie mówić, więc wielkie Bóg zachwać. Jeszcze raz... Pięknie. No to na ten dzisiejszy dzień, na ten piękny czas przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem. Pozwólcie, że tutaj w środku z naszymi w Betlejem, dzisiaj błogosławieństwo będzie w Betlejem, na zakończenie przy Maryi i przy Józefie. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki. Numer 10. Zapraszamy.